Siema komordeczki, witajcie w kolejnym materiale u mnie na kanale i dzisiaj przedstawiam wam odcinek, w którym pokazuję jeden z najciekawszych comebacków, jakie miałem ostatnimi czasy, jeśli chodzi o Food Champions, a to wszystko przy udziale nowych kart festiwalowych. Tak aktualnie prezentuje się mój skład na głównym koncie. Davinson Sanchez zagrał 26 spotkań w tej lidze weekendowej, co prawda nie zapisał się w annałach tutaj naszego klubu żadną bramką, asystą, żółtą kartką czy też czerwoną, ale jest bardzo, bardzo solidnym stoperem w parze z Ferdinandem. No, chociaż to, co zobaczycie w tym meczu, może delikatnie to przekłamywać, bo tam Ferdinand, no zresztą sami zaraz zobaczycie. Natomiast na przestrzeni całych kilkunastu spotkań to wyglądało całkiem przekonująco. I Diogo Jota, 26 spotkań, 28 bramek, 10 asyst, ale myślę, że ten gość jeszcze się rozkręci. No bo ta karta się przecież upgrade'uje, tak? W zależności od postępu Portugalii w turnieju Euro 2020. Także liczę, że on jeszcze tutaj upgrade'y dostanie, bo czasami z tym wykończeniem jest problem. Oczywiście 89 wykończenia plus 10 dzięki stylowi gry myśliwe, ale wydaje mi się, że troszeczkę lepiej mógłby tutaj wykańczać te sytuacje. Jeśli podobał się ten materiał, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę do góry. Kibicujemy dzisiaj Polsce. Jeśli to oglądacie przed meczem, no to kibicujemy, a jeśli po meczu, to mam nadzieję, cieszymy się ze zwycięstwa Polski w inauguracji dzisiejszej na Euro 2020. A teraz zapraszam na ten comeback. Aha, i dajcie znać w komentarzu, czy podoba wam się taki dłuższy, obszerny skrót z jednego spotkania, bo jest to troszeczkę inne niż to, co wcześniej dla was rzucałem, czyli same bramki z meczów. Lecimy! King Kung Fu Pandew. Jazdunia. Dawaj. Oj, Zizu! Szkoda. Co jest, tej? Matko Boska. O Jezu, jak się przebił tu Muriel! No Jezu, po prostu. O Boże. O Jezu, Zizu. Dobra. Nie, będzie 2-0, będzie 2-0. Będzie 2-0, niestety. Dla rywala. No nic, trzeba to odrobić. Najpierw akcja Muriela z czapy, ja nie wiem, co się wydarzyło. Ja muszę to obejrzeć na powtórkach, ale nie jestem w stanie ogarnąć, co tam się wydarzyło w sumie. Ktoś coś się przebija, no. Dobrze, Zizu, w końcu. Nie no, nie da się tak ograć, on Wisaka. I dojdzie ta piłka do Neymara. U moich nogach, to jest hicior. No! Aaaa! Zizu jakby strzału nie miał. No, gramy pressing po utracie, szybkie konstruowanie, trudno. Szkoda Depay, że tak zagrałeś. Bardzo szkoda. Kurde, no ile jego zawodników może być w polu karnym? No ja nie mam co zrobić z tą piłką. Dobra. Kardek, dwóch na jednego. Brawo Van der Sar, że to jeszcze zasłoniłeś. Dałeś nadzieję.
Co ty zrobiłeś, Ferdek? Gol. Okej. Dobra, Zizu, pomijaj to. Szkoda, szkoda, szkoda. Prawie tam Ebi przeszedł, prawie. Niestety prawie tutaj robi różnicę. Ebi! Zizu! Zizu? Jest powrót. Nie ma spolonego, leć. Gorszy było teraz stracić nadzieję poprzez jakąś głupią kontrę rywala. Czasu jest jeszcze bardzo dużo. Ferdek, mordeczko kochana. Karny. Brawo! Zizu hat-trick! Zizu hat-trick, jest powrót. Co ty żeś zrobił, Bamba, teraz? Zna was obronił? Będzie jakaś dobitka? Nie tu! Depaj miał zagrać, kurde no! Nienawidzę tego. Albo Sanchez, świetny przechwyt. Grajmy tą akcję do końca. Myślę, że nie ma sensu ryzykować. Keylor bohaterem, co? Trochę. Dogryweczka. Nie, patrzę tylko na te statystyki. Boże, czy wy to widzicie? Dobra, chodź Renato za Zidana. Trochę świeżości wprowadzisz. Pan za Depaya. Jest! Jest! Nie ma! Renato! Jejku! Ojejku, Renato Sanchez! Brawo, Ferdek! Nie! Dlaczego, panie sędzio? Ciężary straszne są. Karne będą, karne dla widzów. Teraz trochę szczęścia. Też się przydaje. Nie! Tak! Tak! Józepio! O matko boska! Prawie rozwaliłem jeszcze green screen z tyłu.
Player lock przez przypadek włączony, ale udało się podać. Poda jeszcze wolnego, sędzia? GG, GG, brawo panie Bomba. Za dociągnięcie tutaj, o. Znowu nie mogę pominąć tej cieszynki. Ejej. Jest cieszynka na FIFA i na Next Genie. Ta laska co wskakuje zawsze jest dobra. 5 do 3, bilans 10 do 0. 3 dogrywki, 3 zwycięskie. Oby tak dalej, widzowie, oby tak dalej. Oby tak dalej, nie? Dobra.